Rezonans kręgosłupa pokaże przyczynę Twojego bólu. Ból odcinka kręgosłupa jest problemem doświadczanym coraz częściej. Z tego co widzimy, przypukliny krążka międzykręgowego to jedne z najczęstszych patologii związanych z bólem pleców. Co ciekawe jednak przypukliny krążków u niektórych osób przebiegają bezobjawowo i wykrywane są przypadkowo, a u innych mogą wywołać mocny ból, rwy kulszowe i zmiany neurologiczne. Badania, które opiszę z 2013 roku, zostały opublikowane w dzienniku Journal of Craniovertebral Vertebral Junction and Spine. Dotyczyły właśnie zależności między widocznymi na rezonansie zmianami i patologią krążków, a objawami klinicznymi pacjentów. Grupę badaną stanowiło 75 osób z bólem odcinka lędziowego kręgosłupa i bólem pochodzenia korzeniowego, czyli tzw. rwą kurszową. Dwóch radiologów niezależnie oceniało każdy z przypadków. A brana pod uwagę rodzaj przypukliny, ucisk worka oponowego, zwyrodnienie krążka oraz zmniejszenie otworu międzykręgowego. Wśród badanych osób u 44 na 75 wykryto protruzję, u 14 ekstruzję, u dwóch sekwestrację krążka, a 15 spośród całej grupy osób nie miało żadnej przepukliny. Na tej podstawie i analizie danych autorzy stwierdzili, że jest i występuje wzajemny związek między objawami klinicznymi, a zmianami widocznymi na rezonansie kręgosłupa. U 87% pacjentów ta korelacja była wysoka, natomiast u 13% korelacja była bez znaczenia. Dlaczego jest to ważne? Utarło się takie przekonanie, że rezonans magnetyczny kręgosłupa może, ale rzadko koreluje z objawami pacjentów. No, na podstawie tych badań widzimy, że jeżeli jest tarwa kulszowa, jeżeli zostanie to potwierdzone przez badanie rezonansem i badanie rezonansu pokrywa się z badaniem fizykalnym pacjenta, ta korelacja jest wysoka. Co ważne, tutaj autorzy zalecili lekarzom i klinicystom również, aby poświęcali oni więcej uwagi historii choroby oraz badaniu fizykalnemu pacjenta i dopiero wtedy w połączeniu z wynikami rezonansu kręgosłupa stawiali ostateczną diagnozę. Według naszego doświadczenia, zbyt często pacjenci wysyłani są na rezonans magnetyczny kręgosłupa bez dokładnego zbadania, i potem to, co na rezonansie się pojawiło, nie musi i niekoniecznie koreluje ze źródłem bólu pacjenta. Wtedy leczenie jest nieskuteczne. Brak jest podstawowej i właściwej diagnozy.